Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje rozmyślania na pierwsze soboty miesiąca. Zaczerpnięte treści pochodzą z dzieła Najświętsza Panna wzorem pokory i cichości. Słuchaj i patrz oczami ducha. Maryja w oczekiwaniu zmartwychwstania Pańskiego. Ciemności powoli się rozrzedziły, zaczyna świtać, ale ów przebolesny dzień już się ma ku wieczorowi. Ostatnie jego błyski oświecają tylko widok pełen zgrozy. Wzgórze kalwaryjskie prawie opustoszało. Faryzeusze i tłumi towarzyszący uciekli. Obojętni, nieprzyjaźni, wrogowie, cała ta zgraja, która bluźniła lub tylko się z ciekawości przypatrywała, powraca do Jeruzalem, jeszcze pełna zamieszania. Pozostali tylko służbowi żołnierze, kaci i grupa świętych niewiast. Wszystkim jest spieszno. Józef z Arymatei nadbiega wraz z Nikodemem i kilku innymi uczniami. Przykładają drabiny do krzyża, spuszczają ciało Jezusa w prześcieradle owinięte i składają je w ręce Maryi. I ta matka boleściwa, która do tej chwili stała przy synu ukrzyżowanym, teraz bierze święte zwłoki Zbawiciela na kolana swoje. Pobożność chrześcijańska upodobała sobie ten obraz niemej boleści Matki Najświętszej, okrywającej pocałunkami zsiniałe oblicze Jezusa. Od wieków wierni na kolanach czczą ten obraz. Jest on rozpowszechniony na równi z obrazem przedstawiającym szczęśliwą matkę tulącą do serca małą swoją dziecinę, czy to w Betlejem, czy to w Nazarecie. Lecz Maryi na Kalwarii nie było dane cieszyć się długo synem swoim. Szabat miał się rozpocząć. Zaledwie można było rozporządzić godziną, aby umyć ciało Jezusa, namaścić je wonnościami i pochować. Wszystko powinno było być ukończone przed zachodem słońca. Oto już i ostatnie pożegnanie. Maryja, która niegdyś prosiła o cuda dla innych, nie prosi o nic dla siebie, albowiem przekłada nad wszystko wolę Bożą, choćby ta była twarda, sroga i nieubłagana. Wielbi wolę Bożą nawet w tym szybkim biegu słońca, które każe jej przyspieszyć pożegnanie syna. Kocha i w tej chwili tę wolę przenajświętszą. Przyjmuje ją z miłosną uległością, upatruje ją we wszystkich zdarzeniach obecnych, jak i przedtem widziała ją w katach, którzy syna biczowali, i nawet w owym żołnierzu, który przed paru chwilami włócznią swą przeszył serce Jezusa. Wstaje więc Maryja i oddaje bezcenny ciężar w ręce mężczyzn, którzy spiesznie zabierają się do przygotowań pogrzebowych. Składają ciało Jezusa na długim, płaskim kamieniu, obmywają święte rany, obwiązują je w bandaże napuszczone wonnymi olejkami i pospiesznie, bo robi się coraz ciemniej, zanoszą przenajświętsze ciało do grobu, obiecując sobie, że zaraz po szabacie wrócą dokończyć balsamowanie. Ten pośpiech był bolesny dla serca Maryi, serca Matki. Nieme prześladowanie kryjące się w rzeczach bywa często dopełnieniem cierpień, których doznaliśmy od ludzi. Trzeba jednak poddać się, albowiem w bólu ukryta jest wola Boża, niezrozumiała,
ale zawsze święta. Już wszystko skończone, mężczyźni zatoczyli wielki głaz aż do samego wejścia groty i odeszli. Przedstawmy sobie Matkę Najświętszą, Matkę Boleściwą, która wraz ze świętym Janem, wśród zmroku, wraca do Jeruzalem, a może raczej do Betanii. Gdzie by się udała, nie spotkała żadnego z apostołów. Wszyscy uciekli i chowali się, a jeżeli Piotr przyszedł do Maryi, to ból ostry ponownie głęboko przeszył jej serce, gdy z ust samego zaprzańca usłyszała o jego winie i o zdradzie Judasza. Nie miała Maryja nikogo, przed kim mogłaby mówić o Jezusie bez wywołania nowej żałości. Nie miała z kim podzielić wiary swej w zmartwychwstanie. Zresztą to słowo całkiem się zatarło w pamięci uczniów, bo wszystko zawiodło, wszystko przepadło. Myśmy się spodziewali, powiedzą uczniowie idący do Emaus, ale teraz tylko wstyd nam pozostaje, żeśmy uciekli i upokorzenie, żeśmy uwierzyli Jezusowi, który nawet nie potrafił wyzwolić ani Jeruzalem, ani siebie samego. Istotnie, koniec to wszystkiego. Lecz Maryja jedyna miała nadzieję. Jej wiara pozostała nienaruszona, czujna i pełna ufności. Maryja wyczekiwała dnia, dnia Pańskiego, w którym to dniu Syn jej, Jezus Chrystus, okaże się chwalebny i szczęśliwy. Do izdebki, gdzie Maryja wówczas się schroniła, przyniesiono zapewne, co tylko było można zabrać z Kalwarii. Koronę cierniową i gwoździe zroszone krwią, bieliznę, którą rany opatrzono. Może wśród tych rzeczy znajdował się i welon Weroniki, na którym Matka Jezusa mogła, po raz ostatni, ujrzeć rysy swego Syna. Jaki smutek, jaki ból, jaka żałość w wyrazie twarzy, jakie łzy w jego oczach, jakie rany na tym przenajświętszym obliczu. Ludu mój, cóżem ci uczynił, żeś w tak okrutny sposób ze mną się obszedł? O grzesznicy, cóż wam uczynił Jezus, żeście go tak zeszpecili? I Maryja wpatruje się w to święte, ukochane oblicze, nie może swych oczu odeń oderwać. Oto już zeszła druga noc od chwili śmierci Jezusa. Dzień zaczyna świtać, podczas gdy Maryja, zatopiona w kontemplacji, modli się do Boga swego, Zbawiciela i Syna. Tajemnicze światło łagodnie oświeca i napełnia całą izdebkę, w której przebywa. Światło zda się przenikać mury, przybliża się, ogarnia wszystko. Słońce wznosi się na horyzoncie. To chwila, w której anioł odwalił kamień grobowy i usiadł na nim. I chwila to jest, w której Chrystus, zwycięzca śmierci, własną swą mocą wyszedł z grobu jaśniejący chwałą. Wszedł do izdebki, gdzie płakała Maryja, i spojrzał na nią. Magdalena, gdy Jezusa rozpoznała, zawołała: o mój mistrzu, a Maryja, gdy wszedł do niej Syn jej Jezus, nie potrzebowała go rozpoznawać.
ale zwyciężona wzruszeniem i uniesiona radością nie była w stanie przemówić. Rzekła tylko: Synu. To był on. On to był w prawdzie, rzeczywistości. Wiara Maryi nigdy się nie zachwiała, nigdy nie zwątpiła. O Synu, Synu mój. A On, Bóg, Zbawiciel i Syn jej, oto stoi przed nią z obliczem jaśniejącym chwałą, w ciele swoim zwycięskim. Już ani łez, ani krwi wylanej, ani cierni, ani biczy okrutnych, już ani szyderstw, ani bluźnierstw. Jego odzież biała jest jako śnieg, jego oblicze jaśnieje jako słońce, ale słońce, na które spojrzeć można. Wprawdzie nosi Jezus na sobie ślady ran, ale są one jakby ozdobą z najdrogocenniejszych kamieni, z rubinów najświetniejszych, które błyszczą w jego dłoniach, lub jak róże purpurowe, które rozkwitają na każdej z jego stóp przenajświętszych. I wszystko w jego boskiej istocie jest świetlane, wszystko jednym tylko słowem przemawia: O Matko moja! Zatrzymajmy się tu i umorzeniem ciekawości uszanujmy poufną rozmowę między Jezusem a Maryją. Trzeba nam nawet poskromić chęć spojrzenia na czułe przywitanie między Matką a Synem, bo są to tak święte, tak boskie chwile uniesienia, że tylko nam wypada uczcić je w duchu. Oni są szczęśliwi. Będę i ja kiedyś szczęśliwy jak oni. O mój słodki Jezu, przechowuję w sercu te nadzieje. Błogą mi jest myśl, że węzły miłości najgorętszej, najprawdziwszej, które śmierć przecina, zadzierzgnięte będą jeszcze mocniej i na zawsze po zmartwychwstaniu. Wielką mi jest pociechą wierzyć, iż w niebie rozpoznamy się i dalej będziemy się kochać. Jezus ukazujący się Matce swej poucza mnie o tym. Tak, rodziny chrześcijańskiej śmierć nie rozłącza na wieki, albowiem istnieje ona i poza grobem, uwiecznia się, udoskonala. W niebie będziemy się kochać lepiej, aniżeli kochaliśmy się na ziemi. Będzie ta sama miłość, ale uanielona. Będą wszyscy przede mną jako aniołowie, mówi Pan o wybranych. A czyż anieli się nie kochają, nie miłują? Oni, którzy miłością się napawają u samego źródła miłości istotnej i jedynej. Zostawmy więc sam na sam Maryję Matkę, Synem jej Jezusem. Jasny, słoneczny zapowiada się dzień. Jest to poranek zmartwychwstania. Alleluja, alleluja, alleluja. To słowo zawrze w sobie wszystko tak przy końcu świata, jak przy rozpoczęciu, dla nas, wieczności. Widok natury wyłaniającej się co ranka jakby odmłodniałej, jakby nowej z cienia nocy, jest rzeczą nadzwyczaj piękną i pouczającą. Jest to jakby wciąż ponawiane stwarzanie. Wody, drzewa, ziemia nabierają świeżości.
energii, krasy, którą z wieczora jakby zatraciły. Odnowić, czyli w nową szatę oblec ziemię, tak starą i tak spustoszoną przez ludzkie namiętności, jest jedną z najcudowniejszych tajemnic nocy. Cień zawiera w sobie moc płodzącą i życiodajną. Ból moralny również, a noc naszych doświadczeń wewnętrznych, jak i noc grobu kalwaryjskiego, przygotowuje naszym umysłom i naszym sercom młodość, świeżość, nowe życie, o którym jasnego pojęcia teraz mieć nie możemy. Jak to zmartwychwstanie Pana, którego się nie spodziewano i na które nikt prócz Maryi nie czekał. Prezentowane rozmyślania pochodzą z książki Najświętsza Panna wzorem pokory i cichości, autorstwa Pehua Lui. Pozostałe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej nabędziesz na stronie najjejgłowie.pl.